Nieubłaganie zbliża się koniec piłkarskiego sezonu na szczeblu zielonogórskiej klasy okręgowej. Sezonu, który tęcza zakończy w pierwszej części tabeli. Po zespole Skrosna Krosna Odrzańskiego już chyba widać zmęczenie całym sezonem, a przynajmniej sugerują to ostatnie wyniki. Dwie porażki z rzędu. Najpierw lepszym zespołem od tęczy okazała się drużyna z Jaromirowic, a w 29. kolejce Zorza Ochla rozbiła zespół z Krosna aż 5 do 0. Przed ostatnim meczem w Lidze Tęcza zajmuje szóste miejsce. Na swoim koncie ma 15 zwycięstw, 4 remisy i 10 porażek. Wygrywając ostatnie spotkanie, tencza może awansować nawet na czwartą pozycję, przegrywając spaść, ale tylko o jedno miejsce. W ostatnim meczu sezonu na własnym boisku tencza zmierzy się z zespołem Szprotawia-Szprotawa i może się okazać, że ten czas decyduje, kto. Poza Stalą Jasień wywalczy premiowane awanse miejsce Szprotawia Szprotawa czy Unia Kunice Żary. Spotkanie z zespołem ze Szprotawy już w najbliższą sobotę, 17 czerwca o godzinie 17.30 na stadionie przy Ulicy Pocztowej.